150 HP. Okej. Prawdę mówiąc, mogę to użyć później, ale co tam. Już się stało i się tego nie da zmienić. Chociaż w sumie są quick save, ale mi się nie chce. Kurde. Głowę dostał i jeszcze żyje. No na przykład teraz mógłbym tej fajnie użyć. O, mam jeszcze jedną, taką zwykłą. Pieniądze. Na cholerę mi w takich warunkach 30 dolców. Jak ja tutaj nic nie kupię. I tak. Dobra. Pociąg słyszę. Jakim prawem? Wow. Okej, okay, to była dziwne odgłosy. Goddammit. Na bezpieczną odległość, nim to wybuchnie. To jest na zegarek? A może jakiś magiczny pstryczek masz? Ale dobra, ktoś tutaj skubany zrobił dziurę. I nagle na szkole się o czymś sobie przypomni. O właśnie, Animals. Czyli nasz piesiu. Zapomniałem wyciągnąć czampa z odmóżdżarni. No właśnie. I tylko nam on pozostał. No i zobaczcie, jakie tam fajne grafiki były na tym logu. Ludzie, sfacja z głowami królików. I tak dalej. Nie, zresztą chyba mogę to zobaczyć, a nie. Okej, okay, jesteśmy w całkowicie innym miejscu. Tu niby pieski, ale... Jak na razie tutaj jest pusto, czysto. No może nie do końca czysto będzie. O, pączki. Na cholerę nam. Halo? Chyba nikogo nie ma w domu. Będę musiał znaleźć czampa sam. Co to jest? Strzykawki. A, strzykawki. Te dające niby slow motion? Okej, okay, burze, podejrzane dziwne dźwięki. Dobrze idę. Aha. Okej, okay, co to ma być? Okej, okay, to nie wygląda za dobrze. Bierz go, Prince, bierz go. Tak, nadasz się do mojego haremu. No czego? Hej, kim ty jesteś? Ja tylko tutaj... Wow. Nie wygląda za dobrze. O nie. Już całkowicie nie wygląda za dobrze. Cholerne psy mnie tutaj chcą rozpieprzyć. I to jeszcze na jakichś dragach i ciuchach. Jakby byli gotowi na ten. Jakby to określić. A te całe torturowe te erotyczne cusie. Kurde. Tutaj to już praktycznie zoofilia. Ojej. O, pieski. Nie, dlaczego one tutaj wyskakują, skoro tutaj chyba tylko są no, dostępne klatki? Wsiury. Mogłem się domyślić. Mogłem się kuźwa domyślić, że to wina wsiurów. Oni są do tego zdolni. No jak nawet naszego kolesia zdołali przebrać. Rybki. Okej, okay, z nimi się nic nie da zrobić, na szczęście. O, ten ma fajną czapeczkę. Taką fajną. Kujonowatą. Z tym, kurde. Jakby to określić, ze śmigiełkiem, tak. Okej, okay, bierzmy sobie żyćko. Oh shit, diagnostyka, okej. Okay. Koty. Dużo kotów. Klatkowanie, kurde mać. Okej. Okay. Gdzie ja jestem, to nie wiem. Nie za dobrze pamiętam tego miejsca. Prawdę mówiąc. Okej. Okay. O, siema. No, na tych kotów najlepsze nożyczki. W dodatku są to te... Kurde. Okej, okay, na tych psów najlepiej miotać ognia. O, na nich też. Ale tu mam jakiś miotacz ognia, nie mini nóg. O, Stinks. Najlepszy. Cholerny kot. Okej, okay, płońcie. Okej. Okay. Żeż my też płoniemy, kurde, patrzcie na to. Kurde, jesteśmy tym. Ghost Riderem, madafaka. Tylko brakuje motocykla. A nie, mamy auto. O, fuck. A nie, podpalimy ich przecież.
Bez problemu. Ale jakiś jakimś cudem koleś. Nie skapnął się tego o tym. O, Champ, siema. Kurde, z jakimi emocjami to nasz koleś powiedział. Ale patrzcie na to. Dlaczego tam tego nie poćwiartował? Jaki wredny. O, jeszcze nasikał. O. A teraz spieprzajmy stąd. No właśnie, spieprzajmy. Let's go. I okej. Jak dobrze pamiętam, teraz będzie fragment, no właśnie, ucieczki z tego miejsca. I to będzie na moście, który jest rozpieprzony. I jak dobrze pamiętam, podobny most. No i jeszcze tego mostu nie ma, ale jesteśmy coraz bliżej tego mostu. O, właśnie ten most. Jak dobrze pamiętam, ten most, albo podobny tego most, do tego mostu jest po Stalu Trójce. Które myślę nagrać i zrobić z tego let's play. Ale nie od razu po Postalu Dwójce. Zresztą, chyba nawet dzisiaj zdołam zakończyć tę serię. I powiem wam, jakie są moje plany na kolejny let's play. Na pewno wielu osobom, którzy lubią klasyki, to takie naprawdę klasyki, klasyki. Chociaż ta gra nie jest klasykiem z 2006, jest prawdę mówiąc. Ale na klasyczną konsolkę przenośną jest. To odnoszę wrażenie, że wielu z was również mi będzie się to przyjemnie oglądać. Tylko kwestia ogarnięcia tłumaczenia tego. Ale chyba wiem, jak to rozwiązać. W takim ładnym stylu. O, ty cwaniaczku, miałeś snajperkę niefortunną. A dziesiątki. Kurde. A myślałem, że Rumuny im ukradły. A może to są inne? Prawdę mówiąc, atomówki tutaj nie chcę. A, w sumie użyję. Okej. Zapomniałem, że to nie działa tak jak zwykła żydnia rakiet. Kurde mać. Jaki fail. To był taki fail, że nie zademonstrowałem pięknej siły tej broni. Znaczy tego pocisku. Okej, więcej. A dziesiątek? Kurde, nie pocisnął, bo... Okej, leć. I pięknie pierdzielniło. Okej, wszystkie ciałka tam się odczłonkowały, ale żyją, kurde. Nawet te bez głowy. Okej. O, żyjemy. Fajnie. Okej, jakoś sprawnie. O, kurde. A ty jakim cudem tutaj? Kurde, jakimś cudem udało mi się zgliczować tę drabinkę, że z tej wysokości ładnie tutaj wylądować. Znaczy tu. Kurde, już myślałem, że kilkadziesiąt punktów HP stracę. O, sorry. Kurde, ktoś mi tutaj brzyczył. Na cholerę mi... Kurde. Tego nie użyję. Kurde, 21 naboi do tego... do tej najmocniejszej snajperki. Skubany. A pociśnijmy sobie trochę burgerów. I ze Stinksem zasuwajmy. O, robił pseudo slow motion, bo dzięki tym strzykawkom. O, psy. O, już po. Kurde. Prawie bym wcisnął lewy przycisk myszy, mając tą atomówkę. Ojej, to byłoby niefortunne. O, a tu użyjemy. Kurde, cwaniaczka ma katanę. Dawaj mi ją. Kurde. Pekanie mi się po tym napoju chce następować. Czy jakoś tak? Kurde mać. Okej, mamy znowu tą pompkę na CO2. I tą mocną pompkę. Swana pompka. Pociśnijmy ciebie. No jeden nabój, ale dobra. O, sorry. O, piękne części ciała. Sprzedamy na eBayu. Wow, okej. To było zbędne, ale dobra. O, i znowu. Znowu drabina. Okej, żadnych. O, mamy. Muszę dorwać więcej tego dobrego. O, mamy jeszcze jedno piwo. Fajnie. Okej, wow. Cholerne hitboxy. Nieraz są niefortunne, tak jak w Battlefieldzie Trójce.
Okej, przeżyjemy? No właśnie, znowu zgliczowałem drabinkę. Jestem taki piękny. O, a tutaj już, kurde, kilka HP straciłem. O, ludziska. Za niedługo będzie ten moment. Już zapowiada na sam start. Już zapowiada na sam start, że będzie tutaj cholernie. Co to kurwa było? Co to kurwa? What the fuck? Czy ja coś pocisnąłem, coś co nie należało pocisnąć, albo czegoś ja nie wiem? A! Okej. Zauważyłem. Jest tutaj ten moment, kiedy oni te dziesiątki cisną tymi. Nie sejwowałeś przed chwilą? Ale kurde, to następuje tylko w momencie. A podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał śnieg? O nie. O. Ten kempik mnie ocalił. O, wow. Dzięki. No, mimo faktu, że ukatrupili mnie dwa razy wcześniej. Dobra, lepiej zmienimy broń. O. O nie! Nie! Oni mają też wyjebane na to, że zaraz mogą pierdyknąć. O! Mamy tutaj ładny arsenał na walkę z bossem. I to takim cholernie interesującym bossem. Takim naprawdę niemożliwym bossem świata. Czy cokolwiek. Whatever. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle co ty. O, fajna zdrowia i lewitujący ten materac o dywan, który nie chce latać. I okej. Właśnie idziemy i już tutaj będzie nasza bryka. Wow, aż specjalnie ustawiona, kurde. Ale dobra, znowu na szkole śmy schizy. No i patrzcie, jesteśmy w całkowicie innym miejscu. Trzymamy pistolet i katanę jednocześnie. O, i nadchodzi. Nadchodzi to dziadostwo. Ha, nasz koleś drapie się po jajach. O, okej, okay, już nie. Właśnie idzie. Jestem Mike G, koszerny bóg sągi szalonych krów rodem z piekła. Klęknijcie i ścicie moją duperubę. Pan programista chyba zgubił swój mały móżdżek. Aha. Jak dla mnie jeden z najzajebiaszczych bossów. Jacy mogą być, kurde mać. I dobra, walka z nim jest cholernie prosta. Wystarczy po prostu rozwalić te główki, które odpowiadają za jakąś dziwną tarczę. Ciśnie w nas głowami Kulemana, które my też możemy pocisnąć, ale nie chcę tego. Byłoby zbyt łatwo. Więc pocisnie nie ma, to mówą. Ona nic nie zrobi, kurde. A, bo wziął sobie ten, osłonkę. Smardowałem chyba sobie tego, kurde. Cholernego tego. Cholerną atomówę. Wow, mlekiem właśnie do mnie ciśnie. Kurde mać. Jeszcze zombie mi tutaj shotgunem chce pocisnąć. O! A ten to gdzie idzie? Okej. Snajperka coś tam pociśnie. Tylko nagle, żeby się mi przed mordą nie pojawił zombie. Bo wtedy byłoby do dupy. Okej, okay, on chyba jest za blisko. No, zauważyłem. Kurde, to miało działać. He, on nic sobie tu teraz nie robi. Fajne plecy. Przy okazji. Ej. Co ty chcesz, kurde, tutaj robić? Okej, w ogóle nie pocisnąłem. Dobra, i teraz nie mogę go zranić. Okej, pozbędę się ciebie. To będzie się irytujący. Okej, mam tutaj... O, mam M16. Wow, ile poci... Kurde, ile tych... Główka Garego Kulemana. O ty cholero. Okej, pociśniemy go katanami. Okej, właśnie
kilkunastometrowe konwersacje między moją mamą a jej mamą następują. Okej, jest dead. Okej, ciekawa rejestracja. Dobra. Zatem zwiewamy stąd. Nieźle pocisnęło. Ale żamy i... Niczego nie żałuję. No właśnie. No i to by było tyle, ludziska, jeśli chodzi o Postal 2 Apocalypse Weekend i A Week in Paradise. I ogólnie... No... Z Postalem 2. I to jest oficjalnie koniec, tak, ludziska. To już jest koniec, ludziska. Postala 2, mojego let's playa. No i cóż... Na pewno wam się to podobało, na pewno byliście zadowoleni, naprawdę cieszyliście raz... Cieszyliście się razem ze mną, kiedy rozpieprzaliśmy coraz to kolejnych potworaków, ludzi i tak dalej. Było naprawdę przednio. Okej. No i cóż. Jeszcze mamy tutaj podsumowanie. Urzęda z Giverą, okej. Interesująca. No i dobra, już mamy tu menu główne. I okej. Jeszcze, no, powinienem wspomnieć o następnej serii. Zatem, ludziska, następną serią po tym właśnie Postalu 2 będzie prawdopodobnie Mother 3 na Game Boy Advance. Tak. I jeśli chodzi właśnie o to całe tłumaczenie i gadanie tam, te całe angielskie dialogi. Dialogi znaczy po angielsku, o to mi chodziło. To myślę zrobić coś takiego, że będę tam połowicznie tłumaczył to wszystko. Ogólnie to tam wyjaśnię, kiedy będę startował z tamtą serią. A jeśli chodzi o to, to na tyle. O kurde, biedaczyna żyga tutaj. Ale okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o Postala. I no jeśli chodzi o pytania, czy będzie Postal 3. Myślę ją zrobić, ale nie wiem kiedy. Najpierw chcę zakończyć te aktualne serie. Chociaż w sumie spróbować zakończyć. Zobaczy się. No i dobra. To by było tyle. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnych seriach i w tych aktualnych. Trzymajcie się, bye bye.